3, 2, 1 i jedziemy. Cześć, oglądacie 116 odcinek WebShake TV. Dzisiaj znowu w parku, ze względu na to, że mamy cały dzień przepiękną pogodę. Mam nadzieję, że tak już zostanie do końca lata. Właściwie lata już jeszcze nie zaczęło. Do końca sezonu. Sezonu czego? Sezonu WebShake'a. Obecnego aktualnego. Do końca sezonu. Zaczynasz? Nie, dzisiaj ty zacznij. Nie, czy dzisiaj zacznij. Nie, może ty dzisiaj zacznij dla odmiany. Ale mój temat jest taki bombowy, taki wiesz, chcesz od razu z grubej rury. Na sam koniec, dobra. Nie wiem, rozkręć od razu ludzi. Microsoft Surface. Tadam. W zasadzie trzeba było mówić nic innego, podejrzewam, że większość z was już zdążyła gdzieś tam jakieś informacje połapać odnośnie Microsoft Surface. Dla niezorientowanych, Microsoft pokazał w tym tygodniu swój tablet, a w zasadzie dwa tablety, bo pod nazwą Surface kryją się dwa urządzenia. Jedno to jest ten Surface, a drugie jest Intel Surface. Mianowicie obydwa. Drugie jest co? Intel Surface. Chodzi o to, że jeden, pierwszy ten tablet będzie ten bardziej mobilny, on będzie na architekturze ARM i z Windowsem RT, natomiast drugi będzie na intelowskim piątce z Windows 8 Pro i to jest ta druga wersja, ta bardziej taka jakby profesjonalna, bardziej idąca w stronę ultrabooków, netbooków i tak dalej, bo nie wiem, czy zauważyłeś, czy miałeś okazję widzieć zdjęcia na przykład tego urządzenia. On ma z tyłu wysuwaną klawiaturę. Nie. Z tyłu ma wysuwaną podpórkę, tak, na której możesz sobie go oprzeć. Natomiast klawiatura to jest, nazywa się to fachowo touch cover albo type cover, w zależności, bo są też dwie. To jest na magnesach, tak podobnie jak masz do iPada, to jest jednolita powierzchnia, która jednocześnie jest ochroną i jakby futerałem na niego i właśnie klawiaturą dotykową, bo touch cover jest 3 mm klawiaturą dotykową, a Type Cover jest 5-milimetrową klawiaturą, która już możesz, jakby masz tam fizyczne małe przyciski. No to jest fajniejsze. Tak, obydwa urządzenia 10,6 cala. W wersji tej bardziej pro on ma jeszcze, ma rozdzielczość mieć Full HD. Pamięć tam od 32 do bodajże 128 GB, w zależności od modelu. Ma się ukazać po premierze Windows 8, według niektórych to ma być już za kilka tygodni. Może za kilka miesięcy, w każdym razie 3 miesiące później, bo tak, bo on będzie rozdzielony też, najpierw się pojawi ten z RT, a dopiero 3 miesiące później pojawi się ten intelowski. A wiadomo czemu? Nie wyrobią, czy? Nie wiem, nie mam pojęcia czemu, może chcą przetestować na rynku najpierw jedno urządzenie, później to lepsze wprowadzić. Natomiast tutaj jakby, nie wiem czy pamiętasz, ale projekt pod nazwą Microsoft Surface, tak, wyglądał... to był ten stół, który jeszcze był niedawno tak naprawdę odświeżany przecież. Wyglądał zgoła inaczej. Wyglądał zgoła, był trochę mniejszy, tak? Ale... Także tutaj pod taką nazwą Microsoft wypuścił swój tablet. Druga sprawa to jakby ta taka dla mnie dosyć niejasna komunikacja marketingowa, tak? Mamy dwa urządzenia nowe. Czym one się różnią, i dla kogo są? Mówię, jeden jest bardziej mobilny, drugi jest bardziej do pracy, powiedzmy. Natomiast to jest akurat rozsądne moim zdaniem. Oni nie starają się, bo w rozmaitych testach, które się już prowadzi gdzieś tam na podstawie parametrów z iPadem, wynika, że iPad no, zarówno wagowo, rozmiarowo jest tym urządzeniem lepszy. Mm-hmm. Natomiast tutaj jakby przewaga może się kryć w tym, że Microsoft chce, aby to urządzenie nie było tylko do obcowania z nim tak jak z iPadem, ale po to właśnie wysuwana, znaczy dołączona klawiaturka. Nie tylko do konsumpcji, ale też do tworzenia treści. Tak, tak jest, dokładnie tak. Będzie w pełni funkcjonalne, żeby sobie na nim po prostu popracować, prawda? On będzie wtedy jako monitorek ci służył, masz na nim klawiaturę. Jest sojaczek, można się tym fajnie pobawić. No ale tak jak mówię, tak jakby komunikacja marketingowa, nie podanie dokładnej ceny, nie podanie dokładnego terminu i tak dalej. No tutaj to nie jest inne Apple style. Nie jest to w stylu Apple'a, ale czekamy, bo to może być naprawdę taki faktycznie pierwszy poważny gracz, tak? który może zagrozić w jakiś sposób. No ciekawe, zobaczymy iPadowi. Czekamy. Wymyślił tym razem. Natomiast ja mam newsa o trochę młodszym gigancie wyrosłym na polach technologicznych w Silicon Valley, mianowicie o Facebooku. Facebook, kilka informacji takie... Czym jest Facebook, tak? Co się działo ostatnio z Facebookiem? Na Facebooku, na moim wallu. Co się działo ostatnio z Facebookiem? Mam takie jakby trzy główne informacje, które powinny was zainteresować. Po pierwsze, 18 czerwca na oficjalnym blogu face.com, nie facebook.com, tylko face.com, pojawiła się informacja, że właśnie ten face.com został przyjęty przez Facebooka. Za
To nie jest oficjalne, natomiast podobno około 100 milionów dolarów, więc Facebook kupuje dalej. I wcale nie chodzi tutaj chyba tylko o atrakcyjną domenę. Nie, nie tylko. Mianowicie pod tym adresem jakby aplikacja o tej nazwie face.com to jest system do rozpoznawania twarzy. To jest de facto taka apka na iOS-a, którą zbliżasz do czyjejś twarzy i od razu rozpoznaje, szuka na Facebooku osoby odpowiedniej i pokazuje ci, co to rzeczywiście jest za osoba. No tak jak mówię, znaczy podobno Facebook tutaj chce to wprowadzić do swojego Facebook Camera, czyli aplikacji do robienia zdjęć. Zobaczymy. W Polsce jeszcze niedostępnej. W Polsce niedostępnej, dostępnej w Stanach. No całkiem jest 100 milionów, to jest całkiem fajna kwota. Czyli i widać też, że chcą wzmacniać tą mobilność tego mobila. No tak, i tutaj tak, też pojawiła bardzo... się całkiem niedawno fajna informacja, że podobno reklamy mobilowe na Facebooku klikają się 13 razy częściej niż te w webie i potrafią zarobić 11 razy więcej niż właśnie te wersje webowe. Tutaj no, to jest jakby... Ja pamiętam, gdzieś tam siedzieliśmy po drugiej stronie, tam gdzieś na którejś ławce w którymś odcinku i mówiliśmy właśnie o tym aspekcie mobilnym Facebooka, że oni strasznie mocno teraz stawiają. Dwa tygodnie temu uruchomili możliwość kupowania reklam tylko na mobile, czyli możesz sobie zaznaczyć, że to będzie tylko mobile. W tym momencie pracują też nad takim połączeniem reklam i geolokalizacji, czyli wiesz, siedząc sobie tutaj, znajdzie ci reklamy różnych sklepów czy jakichś tam innych firm znajdujących się w okolicy, do których mógłbyś wstąpić i coś kupić. Także to jest bardzo ciekawa sprawa i jakby dosyć pozytywnie została odebrana przez inwestorów Facebooka, no nie? Bo Facebook wyskoczył na giełdę i po powiedzmy nie do końca udane, akcje straciły na wartości dosyć szybko. Natomiast nie wiem, czy wiesz, że w przeciągu ostatnich 2 tygodni, to jest jakby trzecia wiadomość, wartość akcji Facebooka wzrosła o 20%. Ale kształtuje się na poziomie 31. Start był na 38, spadły już nawet do około 25. Cały czas poniżej tego startowego, podskoczyło teraz do 31%, 31 dolarów za akcję, więc jest całkiem nieźle. No, wygląda na to, że delikatne zawirowania, jakie towarzyszyły jakby tam wyjściu na giełdę Facebooka, powoli zostają zażegnane i Facebook dalej przez tą swoją jasną wizją jakby wokół i pojawiło się też zamieszanie ze względu na to, że sporo ludzi przesiada się z tej webowej wersji na wersję mobilową i nie do końca było wiadomo, co z tym zrobić. Wiesz, tu się pojawiają jakby takie zarzuty, że bo wiesz, główna forma reklamy w tej wersji mobilowej to są sponsorowane historyjki. To jest sponsor stories, no nie? I pytanie, jak dużo tych sponsorowanych historyjek Facebook może wrzucić na twojego walla mobilowego, żebyś ty się nie wkurzył za bardzo. To jakby masz też dużo mniejszy, ograniczony jakby tak, miejsce ekran, na tą reklamę. No. Masz tego ekranu dużo tylko mniej. Tylko wiesz, Facebook przez to, że te reklamy dają dużo więcej pieniędzy niż te reklamy webowe, ich może być przez to mniej być. No, nie? Więc tutaj wszystko wygląda na to, że ta reklama mobilowa, która od 2 tygodni już interesuje też reklamodawców zwykłych, jest możliwa do zakupu tylko i wyłącznie na mobile, będzie szła w dobrą stronę. Zobaczymy, jak to się rozkręci na dobre i jakie będą wtedy wyniki Facebooka. Dokładnie tak. Na koniec będziemy mieć bardzo fajną relację. Będziemy mieć bardzo fajną relację z zeszłego tygodnia z Krakowa z Bizpiration. Dokładnie. Zobaczcie sami. Inspiration is a new conference located in Krakow in Poland. Main idea is to build a Dragon Valley, so it's something similar to the Silicon Valley in this region of Poland. You're doing something right here where more people are using smartphones than other very, very large countries. I love the fact that there's a lot of startups around. I can talk and actually discover about the Polish market.
only the beginning is in the hotel. Then we move to the pubs. Part of the conference will be happening in the clubs. So parallel sessions in the afternoon will be in two clubs, three rooms. So we hope to encourage the networking. This is why we came here, and I believe that this is why most of the people come here, to meet new people, to meet the investors, to meet the guys from the industry. One of the most important things is making people feel like they're part of a community, and I think Bitspiration's been really amazing at doing that. We were lucky to have really high profile speakers. We wanted to bring people who has already achieved something. I gave a presentation all around people. It's something that I think is critically important, especially in the startup world. Some hacking, I hacked the phone system so I can make free collect calls, made a way to monitor their radio communications. We hope you will enjoy it and you will come back next year. People are really, really interesting and also very motivated to do something successful. I'm amazed. I'm very impressed with Poland. I'm happy to be here. I think it's a great, great idea. Tak było na Bitspiration w Krakowie, a w tym tygodniu u nas chyba wszystko, tak? Tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień. Widzimy się jak zwykle w przyszłym tygodniu. See you. Cześć. Nazywam się Tomasz Palec. Od 4 lat mieszkam i studiuję w Krakowie. Moje pasje? Poczet królów polskich, informatyka, wspinaczka skałkowa, kuchnia azjatycka. Lubię zamieszać. Gdybym 4 lata temu usłyszał od kogoś: stary, wyjedziesz do KRK, założysz firmę, zanim jeszcze skończysz studia, powiedziałbym mu: no, chyba ty. A jednak, uczelnia sensowna. W tym roku sięgam po magistra inżyniera. Podbijam rynek z moją firemką. Inwestor wszedł jak hot dog w gorącą bułkę. Miasto sporo ułatwia. Warunki są. Moja dziewczyna ma tu niezłą pracę. Lingwistyka. Czego chcieć więcej? Kraków bardzo w porządku. Nie wiem jak inni, ja nie narzekam. Więcej dzieje się na fejsie.